Sanatorium Miłości 6. Życie Zygmunta z Krakowa było pełne tragedii. Już w tym tygodniu rusza kolejna edycja randkowego show dla seniorów. Sanatorium Miłości 6 po raz kolejny pokaże, że emeryci mogą jeszcze znaleźć w swoim wieku miłość życia i przeżyć wielką przygodę. Jednym z uczestników jest Zygmunt z Krakowa, który pomimo trudów życia stara się nie tracić pogody ducha. Czego szuka w programie i jaki jest z charakteru? Poznaj uczestnika Sanatorium Miłości 6. Oto Zygmunt z Krakowa. Sanatorium Miłości tym razem zawitało do Krynicy Zdroju, aby pod okiem kamer seniorzy mogli zawierać przyjaźnie, a nawet znaleźć swoją drugą połówkę. Kolejny sezon randkowego show TVP poprowadzi jak zawsze Marta Manowska. Jednym z 12 uczestników jest Zygmunt z Krakowa, emeryt o wielkim poczuciu humoru i bardzo smutnej historii z jego życia. Sanatorium Miłości 6. Kim jest Zygmunt z Krakowa? Zygmunt z Krakowa przez wiele lat pracował jako spawacz, ślusarz i monter. Choć już dawno mógłby odpoczywać na emeryturze, to jednak woli ciągle być w ruchu i pracować. Obecnie realizuje się jako taksówkarz. Być może kiedyś uda wam się go spotkać na ulicach Krakowa. Zygmunt został wdowcem 7 lat temu, jego żona zmarła w wyniku ciężkiej choroby. Byli małżeństwem przez 45 lat. Kiedy senior opowiada swoją historię, to ciężko mu jest powstrzymywać łzy. Na domiar złego, małżeństwo 11 lat temu pożegnało wspólnie syna, który zmarł nagle podczas pracy. Dziś senior mieszka z córką, którą się opiekuje. Pomimo przykrych doświadczeń, senior zawsze stara się rozśmieszać innych i poprawiać humor towarzystwu. Jak sam przyznaje, ma powodzenie u kobiet za to, że zawsze jest miły, szarmancki i pewny siebie. Emeryt szuka kobiety, która będzie kulturalna i szczera. Oczekuje też, że kobieta, którą pokocha, będzie akceptowała jego córkę. Największymi zainteresowaniami Zygmunta jest taniec, motoryzacja, piłka nożna i podróże. To właśnie podczas tańca Zygmunt zakłada obrączkę, aby upamiętnić swoją zmarłą żonę i okazać jej szacunek. Po publikacji sylwetki pana Zygmunta jako uczestnika Sanatorium Miłości 6, internauci przede wszystkim życzyli mu powodzenia w znalezieniu miłości. Nie zabrakło też ciepłych słów w jego kierunku. Cudowny człowiek, takiego szukać ze świeczką, życzę powodzenia, widzę, że bardzo miły pan ujmujący, ciepły człowiek życzy odnalezienia swojej połówki. Sanatorium Miłości 6. Oto wszyscy uczestnicy. W 6. edycji miłosnego reality show dla seniorów zobaczymy 12 seniorów, 6 kobiet i 6 mężczyzn, którzy będą szukali nowych znajomości, przyjaźni, a może i nawet uda im się w kimś zakochać. Oto wszyscy uczestnicy Sanatorium Miłości 6. Tadeusz z Krzyżanowic, Maria Luiza z Gliwic, Stefan z Szemut, Janina z Warszawy, Zygmunt z Krakowa, Maria z Czarnowa, Andrzej z Milanówka, Małgorzata z Sobótki, Stanisław z Kenmare w Irlandii, Elżbieta z Nowej Woli, Ryszard z Krakowa, Teodozja z Krosna.